No cześć, witam wszystkich w kolejnym dniu. Dzisiaj obraliśmy takie pole, też nie dokoszone do końca jeszcze. Ja tutaj też już kilkakrotnie chodziłem. Ściernisko jest takie umiarkowane. Idę od tamtej strony. Nic, dosłownie nic, nawet nie pierło za przeproszeniem. I tutaj miałem sygnał i wyskoczyła łyżeczka cała. Tak ona wygląda. Była trochę podmieciona, ten podprostowałem. Tak sobie ona wygląda. Dobra. To jak coś jeszcze będzie, to będziemy nagrywać. Do następnego. Tutaj kolejny sygnał. Pogięty taki chyba element od harmoniki, tylko że te dziurki są tutaj pozasłaniane ziemią. Tak sobie to wygląda. Może mi się tu łamie, bo chciałem wyprostować. No. Zobaczymy, co jeszcze będzie. Zobaczymy. Także do następnego. Mam nadzieję, że coś będzie. Jesteśmy tutaj pod tymi drzewami. Jak mówiłem, pole obchodziłem też już kilka razy. Tu była taka konieczna siana wcześniej. Także znane pole. Dobra. Do następnego. Tutaj kolejny sygnał. Taki jakby kawałek kłódki wyskoczył. Ordzewiały. Niestety. Dobra. Idziemy dalej. Tutaj. I jeszcze zobaczymy, co wyskoczy. To do następnego. I kolejny sygnał. Teraz tak nie wiem, stary jakiś, może to był klucz, czy co to jest. Tak to wygląda. Biło jak na złom trochę, ale tak z ciekawości postanowiłem sprawdzić. Tak sobie to wygląda. Dobra, to jak coś jeszcze będzie, to będziemy nagrywać. Do następnego. I tu jesteśmy na kolejnym polu. Tutaj mamy takie sprasowane bele słomy. I tutaj miałem sygnał. Wyskoczył taki kawałek spatynowanej blaszki. Od czego to w sumie nie wiem. Zagięty z jednej strony. Może być od czegoś, że tak powiem, starego. No. Chyba raczej na pewno. Dobra. To na razie tyle. I jak coś jeszcze będzie, to będziemy nagrywać. Na razie. Podsumowując dzisiejszy dzień, no było lepiej jak wczoraj, mimo że nie było monet, ale trudno. Wyskoczyła na początek ta cała łyżeczka, potem ten element od harmoniki połamany. Tu ten chyba kawałek kłódki, górna część raczej, tam się wydaje. Coś takiego. O. I tutaj na tym polu ten kawałek spatynowanej blaszki. Tak sobie to mniej więcej dzisiaj wygląda. No i było też kilka śmieci, no niestety. Takich trochę gorszych śmieci. Ale tak to bywa. Tak to niestety bywa. Dobra. Tutaj musieli wczoraj to pole chyba kosić, albo przedwczoraj ewentualnie. Dzisiaj jest już zbelowane, jak widać. Tak mam nadzieję, że do pojutrza chyba zbiorą to te bele i może do niedzieli to zorganują, zobaczymy. Także może będzie tu można chodzić już tak po takim podoranym. No, zobaczymy. Dobra, to na dzisiaj tyle. Do następnego razu. Pozdrawiam, dasz dół, trzymajcie się i cześć.